Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj znowu będę robić gumki do ścierania. Tym razem będziemy mieć tutaj desery lodowe. W puchárkach. Tak wygląda pudełko. Jak widzicie, tutaj mamy pokazane różne desery lodowe. I w środku mamy cały zestaw rzeczy. Oczywiście instrukcja. Seledynowa masa. Tak moi drodzy, to nie jest żółte, biała. Czerwona. I pierwszy raz mamy niebieską masę. Tudu. I do tego foremka. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać tego pudełka, bo potem będzie nam potrzebne do gotowania gumek. Strasznie się cieszę, bo w tych foremkach jest mnóstwo szczegółów, takich małych rzeczy. Jest truskawka, listek, cząstka mandarynki, kawałek banana, rurka. O, już się nie mogę doczekać, kiedy to zrobię! Jak zwykle dostajemy mega rozbudowaną instrukcję i tutaj będziemy wycinać jakieś dodatki do tych wszystkich deserów. Będziemy potrzebować trzech listków i wystarczy zmieszać niebieski z żółtym, żeby uzyskać zielony. Jednej cząstki mandarynki i trzeba zmieszać żółty z małą ilością czerwonego. Będziemy potrzebować jednego serduszka i trzeba zmieszać biały z małą cząstką czerwonego. A dodatkowo będą dwie truskawki z czerwonego. Rozpakowałam już wszystkie masy i wyobraźcie sobie, że tak jak zwykle pachniała tylko różowa albo czerwona i pachniała truskawką, to teraz oczywiście też nadal pachnie truskawką, ale uwaga, jest jeszcze niebieska masa, która pachnie dla mnie jak jagoda i dodatkowo może to tak mi się tylko wydaje, ale mam wrażenie, że ta biała masa pachnie jak śmietanka. Więc możliwe, że to przez to, że ten zestaw jest nowszy niż te, które robiłam ostatnio. Natomiast z czterech mas mamy trzy, które pachną. Nawet po ugotowaniu tych gumek one nadal pachną, więc już po prostu nie mogę się doczekać. Zacznę od zrobienia pucharków i użyję do tego czerwonej, niebieskiej i seledynowej masy. Odkroję po kawałku każdej z nich. To chyba będzie za mało, dokroję jeszcze. Ale super, że ta niebieska też pachnie. I teraz oczywiście trzeba trochę rozmiękczyć każdą masę, żeby lepiej się układała w kształt. Jak rozgniotłam tą masę, to mam wrażenie, że ona też pachnie. Kurczę, albo to jest właśnie nowy zestaw. Albo jestem nienormalna, ale te dwie masy pachną na 100%. Biała pachnie bardzo delikatnie śmietanką, a ta wydaje mi się, że pachnie jak wanilia. Teraz spryskam foremki wodą. Włożę to do foremki. I przycisnę. Teraz delikatnie wyrównam brzegi wykałaczką. I tak wygląda pucharek. Powinien normalnie móc stać. Teraz tak samo zrobię niebieski pucharek. Jejku, to tak pięknie pachnie jagodą. Po prostu niesamowite. Spryskałam znowu foremkę i wkładam masę. Postarajcie się ją wepchnąć jak najbardziej do środka, żeby dobrze wyszły te wszystkie brzegi. I teraz nakładam. I tak samo jak poprzednio wygładzam brzegi. Teraz kiedy mamy już gotowe trzy pucharki, możemy się brać za dodatki. Najpierw będę robić rzeczy z czystych kolorów, niezmieszanych i zrobię dwie truskawki. Spsikałam tackę wodą, jak zwykle. I zamykam. Super słodka truskawka! I zrobię drugą taką samą. Mam gotowe dwie truskawki i teraz zrobię banana. O, jaki piękny! Tutaj akurat trochę przytnę go nożykiem. I teraz wyrównam wykałaczką. Teraz potrzebuję trzech listków, więc użyję równych części niebieskiego i seledynowego. Udał się! I znowu nożykiem odetnę brzegi.
Teraz zrobię cząstkę mandarynki z seledynowego i maleńkiej części czerwonego. Teraz zrobię serduszko z białego i znowu maleńkiej części czerwonego. Teraz będę robić rurkę i pudding i do tego potrzebuję brązowej masy, więc wezmę równe części niebieskiego i seledynowego i dodam do tego bardzo mało czerwonego. Słuchajcie, nie wiem jak oni to wykombinowali, ale mi z połączenia tych kolorów wychodzi szary. Zmieniałam, robiłam różne proporcje i tak naprawdę zawsze wychodzi jakiś szarawo-bury, jakiś dziwny. No i to wyszło tak naprawdę najlepiej z tych wszystkich, które zrobiłam. Więc załóżmy, że to po prostu jest kolor taupe, czyli pomieszanie brązowego z szarym i to tak ma właśnie być. I najpierw zrobię rurkę. Mogli dać po prostu odrobinkę brązowego, a tak to bez sensu to wygląda. Jak się pomiesza niebieski z seledynowym, to wychodzi zielony, a jak się do zielonego doda czerwony, to wtedy te kolory się niwelują i wychodzi szary, więc słabo to wymyślili. Ale tutaj mamy rurkę. I teraz, żeby zrobić pudding, potrzebuję właśnie tego szarego i trochę seledynowego. To ma wyglądać mniej więcej tak. Teraz czas na białą masę, bo będę robić śmietanowe dodatki. Naprawdę ta masa mi pachnie jak śmietana. To jest niesamowite, bo w tych poprzednich pudełkach w ogóle nie pachniała biała masa. Teraz zrobię kulkę truskawkowo-śmietankowych lodów i do tego wezmę równe mniej więcej porcje białego i czerwonego i spróbuję je ze sobą pomieszać tak, żeby utworzyć marmurkowy wzór. Bardziej mi się podoba, jak wyszła druga, więc zostawię sobie tą drugą kulkę, bo to była pierwsza. Tak wyglądały wszystkie rzeczy, które zrobiłam i teraz, kiedy już to mamy gotowe, to wystarczy tak naprawdę złożyć je do kupy i ugotować. Najpierw zrobię żółtą i tutaj położę bitą śmietanę, tą dużą, potem listek, na to jedną z truskawek. I serduszko. Teraz spróbuję wykałaczką troszeczkę wtopić brzegi tych dekoracji w pucharek, żeby potem przy gotowaniu się to nie rozwaliło. I teraz to wygląda mniej więcej tak. Teraz niebieski pucharek i tutaj na pewno mamy pudding. Znowu listek. Truskawka. I banan. Na górę puddingu idzie bita śmietana. I teraz znowu muszę wykałaczką połączyć ze sobą te rzeczy. I tak wyglądają wszystkie rzeczy połączone ze sobą. Został ostatni pucharek. I tak wygląda czerwony deser, zaraz tak samo połączę to wykałaczką. Teraz, kiedy wszystkie gumki są już gotowe, wystarczy je ugotować w mikrofalówce. Jeżeli nie macie mikrofalówki, możecie spróbować gotować je normalnie w wodzie, tak koło 4-5 minut i powinno być podobnie. Teraz wezmę z powrotem nasze pudełko, włożę jedną gumkę, to jest bardzo ważne, żeby je gotować pojedynczo. I teraz zaleję gumkę wodą, mniej więcej 1,5 cm ponad gumkę.
I teraz, jeżeli macie 500-watową mikrofalówkę, trzeba włożyć tą gumkę na 4 minuty 10 sekund, a jeżeli 600-watową, to na 3 minuty 50. I ja tak ugotuję wszystkie gumki i zaraz do Was wracam. I tak wyglądają skończone gumki. Akurat w tym zestawie można zrobić 3, może maksymalnie 4, jak się dobrze pokombinuje. I wycięłam z instrukcji, jak widzicie, te podstawki. Tutaj są płaskie i jeszcze takie zawinięte. I teraz jak zwykle sprawdzę, jak ścierają te gumki. Wezmę mój zaufany kalendarzyk i sprawdzimy, jak działają. I to jest dobre pytanie, czy lody mogą ścierać? O, ale patrzcie, radzą sobie całkiem nieźle. Mam wrażenie, że nawet lepiej niż te poprzednie. Może to rzeczywiście jest jakaś nowa seria, ale jak dla mnie te działają najlepiej. A tak wyglądają te gumki, jak się je przyłoży do żywego człowieka. Teraz widzicie, jaką mają wielkość. Ja uważam, że one są super słodkie, ale mimo tego, że tym razem są 3, a nie na przykład 8 albo 9, jak kiedyś robiłam, to i tak się bardzo dużo przy nich napracowałam, bo dosyć długo robiło się te szczegóły. Więc jeżeli będziecie chcieli kupić takie gumki, to nie myślcie sobie, że to, wiecie, będzie 5 minut czy coś takiego. Fajne jest to, że mimo wygotowania one tak czy siak pachną, więc pewnie jak zamkniecie je w piórniku, to będzie bardzo ładnie pachniało w środku. I mam nadzieję, że jak zwykle podobał się Wam zestaw z gumkami. Jeżeli chcecie, zobaczcie, jak na przykład się przemienić w Elzę z Frozen, albo w Triss Merigold z Wiedźmina, albo Ciri z Wiedźmina, to wbijajcie na mój kanał Beauty, bo tutaj będę miała dużo takich odtwarzanek właśnie dla Was, żebyście mogli się przemienić w kogoś innego. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie, więc trzymajcie się ciepło i pa, pa!